mamy 3DS-a, bawimy się nim. Niestety nie mamy na nim żadnych gier, ale mamy grę, która jest zbudowana już w DS-a i polega na rozszerzonej rzeczywistości. Wszystko jest 3D. Działa całkiem fajnie. Mi teraz, jak patrzę, troszkę się rozjeżdża. Patrzę na to pod kątem i nie widzę 3D, a... Znaczy, no to 3D jest takie, że jest i go nie ma. Raz jest, raz go nie ma. To już zależy od gry. Wow, co się dzieje? I na czym polega to? Gdzie jest strzela? Mów, co masz to robić. Strzelić do każdej tarczy i musimy poruszać DS-em tak, żeby znaleźć się w tej wirtualnej rzeczywistości. No i co? I ruszając samym DS-em nie rozmywać się obraz? Coś, nie masz kłopotów? Nie ma. Tylko tym słabszym się rozmywać, wiesz. Lepsi. Ci lepsi. Komu się? Tatkowi się rozmywa. Tatkowi, na mi się wam się nie rozmywać. No nie można mieć Zeza. Znaczy, wygraliśmy. Bardzo mi przypomina działanie to hologramów z różnych chipsów i tak dalej, czyli przesuwamy samą konsolę i ten obraz tak skacze. Że ktoś był w Warszawie w Multikinie, to tam podobny telewizor jest i ten efekt można zaobserwować. Strzelamy w paszczę ja szczurze. Ui. Gdzie jest druga tarcza? Jest tutaj. Trzeba oczywiście włączyć 3D. Wyłączyłeś teraz 3D? Tak. Wydaje się, że jest lepsza jakość. Rozdzielczość. Znaczy wszyscy mówią, że kontrast jest lepszy w 3D. Zauważyłeś coś takiego? Tak. Ale jest większa rozdzielczość bez 3D. No to wiadomo. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, a ty Piotrze, jak ci się grało? Mi się bardzo dobrze grało, znaczy tylko nie wiem, narzekałem, bo to jest bardzo fajna konsolka. I się nią jaram, że mam już preorder i czekam na premierę. Aż miał swoją własną wersję 3DS-a. A te argi, no one są dosyć proste. No, są wszystkie gry, które są wbudowane w konsole, więc tam się nie należy spodziewać za bardzo rewelacji wielkich. Ja najbardziej czekam teraz na Dead or Alive. Tak naprawdę i na Kid Icarus z tych gier. Kolor? Zamówiłem czarny, dokładnie taki sam. Ja też już zamówiłem. Zobaczymy.